Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Katolicy, Leszku, nie umieją cię cieszyć. Wielkie wydarzenie, jedno z najważniejszych, narodziny Chrystusa, upamiętniane poprzez uroczystość Bożego Narodzenia, jest wielkie, radosne, no ale popatrz, 8 dni nie można wytrzymać, to znaczy oktawy, aby w pełni tę radość jakoś w sobie pielęgnować, aby nią żyć. Bo już na 2 dzień po Bożym Narodzeniu mamy święto świętego Szczepana Męczennika. Wczoraj życie, dziś śmierć. Wczoraj radość, dziś łzy. Mało tego, te czytania dzisiejsze są tak bardzo sugestywne, tak obrazowe, że muszą nawet współczesnego człowieka przerażać. I to z Dziejów Apostolskich, to jak zabito świętego Szczepana i te ostrzeżenia o nienawiści, nie pojawia się ani razu słowa miłość z dzisiejszej Ewangelii. Katolicy, Leszku, nie umieją tak naprawdę cieszyć się tym, co mają. Myślę, że dzisiejsze, gdyby nie dzisiejsze święto, święto męczennika, święto wspominanej, przelanej krwi ze względu na Chrystusa i dla Chrystusa, gdyby nie to święto, to cała oktawa i cała uroczystość Bożego Narodzenia miałaby w sobie coś z bajki. Coś z baśni, czegoś nierealnego, czegoś zmyślonego, wydumanego. Bo zauważ, że piękno i wzniosłość i bezgraniczna miłość Bożego Narodzenia została wpisana w twarde realia ziemi. A dla ziemi, dla jej twardych realiów komponent przemocy, morderstwa, przelewanej krwi jest nieodłączny, jest w nią wpisany. Rzeczywiście inkarnacja, czyli przyjście na świat Syna Bożego w postaci ludzkiej nie jest tylko jakąś opowiastką, nie jest tylko przybraniem jakby cielesnej powłoki, ale Chrystus rzeczywiście był człowiekiem. Po raz, a po drugie wszedł między ludzi rzeczywistych, żywych, z krwi i kości. Ludzi, którymi miotały przeróżne namiętności, chociażby najgłębsza, najbardziej dokuczliwa i okrutna namiętność, namiętność władzy, która kazała Herodowi wymordować niemowlęta, bo przecież w oktawę wpisane jest też święto tak zwanych świętych młodzianków, chociaż to nie młodziankowie byli, a po prostu niemowlęta jedno- czy dwuletnie. Więc znowu piękno i wzniosłość zderza się z realiami okrutnymi czasami i porażającymi ziemi. No to dobrze, rozumiem, że po Bożym Narodzeniu musiało przyjść wspomnienie męczennika, świętego Szczepana. Ale teraz, Leszku, przecież tak myślę sobie, czytając jego opisy z Ewangelii, z Dziejów Apostolskich, że był to człowiek, który śmiało mógł być do końca swoich dni i naturalnej śmierci po prostu wyznawcą. On był pełen łaski, mocy, działał cuda, znaki wśród ludzi. No z pewnością był obdarzony zaufaniem, uznaniem. Mógł sobie spokojnie dokończyć żywota i Jezusa sobie w sercu czy nawet ustami wyznawać. A on jednak poszedł na zderzenie z tymi faryzeuszami, saduceuszami i innymi, co doprowadziło go do śmierci. Mało tego, wiedział, że jeden przeciwko tak wielu, no musiało się to skończyć dla niego tragicznie. On wiedział, a jednak przyjął męczeństwo. No właśnie, i tu dotykamy czegoś, co jest nie do pojęcia i czegoś, co jest niezrozumiałe, rzeczywistości męczeństwa. Męczennik to jest człowiek, zwyczajny jak każdy z nas, a zatem wyposażony przez ewolucję, bo ewolucja przecież jest już teorią dobrze ugruntowaną, wyposażony przez ewolucję w te same mechanizmy, w które wyposażony jest każdy z nas. Instynkt samozachowawczy, instynkt gatunkowy, instynkt trwania osobowego, indywidualnego i trwania gatunkowego. Przecież instynkty to są siły, których się nie da
mówiąc po ludzku, zawiesić, bo one są wbudowane tak głęboko, żeby przynosić korzyść gatunkowi. Z punktu widzenia instynktu gatunkowego męczeństwo jest jakąś horrendalną głupotą, jest jakąś aberracją indywiduum, które w ten sposób dokonuje czegoś, co jest wbrew człowiekowi, wbrew indywidualnemu istnieniu, no i wbrew trwaniu gatunku, prawda? Bo instynkty to jest ta sfera zwierzęca w człowieku. My dzielimy ze zwierzętami bardzo wiele. Także te mechanizmy związane z instynktami. Jednak w człowieku, jak mówią ci, którzy zajmują się teorią poznania, jest ta szczelina wolności, przez którą człowiek spogląda na absolut, wypatruje Boga i nieba. I ta szczelina pozwala mu oderwać się od tego, co ziemskie, co zwierzęce. Można powiedzieć, że dzięki tej szczelinie wolności człowiek staje się naprawdę człowiekiem. Zgoda, ale nawet i to nie do końca wyjaśnia wydarzenie męczeństwa, które jest przerażające, okrutne, no i oczywiście dla męczennika nad wyraz bolesne. Jan Paweł II w Skoczowie podczas swojej wizyty z okazji czci uroczystości Jana Sarkandra, kolejnego męczennika, bardzo ładnie i bardzo ciekawie mówił na temat męczeństwa. Mówił, że męczeństwo jest jakimś wyzwaniem szczególnym, że jest jakimś komunikatem, jest jakimś językiem, bo ten, który godzi się na męczeństwo, chce coś powiedzieć, coś przekazać swoim czynem, tym swoim szczególnym wyborem, a więc jest jakimś językiem, komunikatem. Jan Paweł II mówi, można męczennika nienawidzić, można męczennika uwielbiać, można go otaczać czcią, ale obok męczennika nie można przejść obojętnie. Prawda? To jest jakieś szczególne wyzwanie, to jest jakaś szczególna prowokacja. No właśnie, wobec takiego wydarzenia jak męczeństwo nie można przejść obojętnie, bo zauważ, trzeba by było postawić pytanie, jaka musi być prawda, jaką ona musi mieć siłę atrakcyjną, czyli siłę przyciągania, żeby wyzwolić taką odwagę i taki heroizm. Mówisz, Leszku, jaką siłę musi mieć prawda. Jaką siłę musiała mieć prawda, że za nią zgodził się umrzeć święty Szczepan. Ale zauważ, ci, którzy zabili świętego Szczepana, oni również uczynili to w imię prawdy, swojej prawdy. Przecież broniąc prawowierności, broniąc swojej prawdy o Bogu, zabili Szczepana, który głosił inną prawdę. I tu prawda, i tu prawda. Jak to wytłumaczysz? No wiesz, inny charakter ma prawda, za którą się życie oddaje, a zupełnie inny charakter musi mieć prawda, w imię której się zabija. Prawda? To są zupełnie inne prawdy. Ta druga, w imię której się zabija, musi być podejrzana bardzo i mało wiarygodna. Natomiast ta, w imię której się życie oddaje, ma zupełnie inny wymiar i jest na innym poziomie, wydaje mi się. Czyli możemy mówić o prawdzie prawdziwej i prawdzie zupełnie fałszywej. No tak, było mnóstwo prawd, które człowieka zwodziły. Górale mówią po prostu o takich prawdach, że to jest gówno prawda. No to tak, i to właśnie były prawdy, które człowieka zwodziły, które w imię których mordowano miliony ludzi. Prawda komunizmu, prawda nazizmu, prawda totalitarnych ustrojów. Nie tylko jednak za prawdę człowiek jest gotów oddać swoje życie, czyli za jakieś twierdzenie. Święty Maksymilian Maria Kolbe oddał życie jak gdyby za inną wartość. No właśnie, bo przecież okoliczności były dosyć wyraziste, jeśli można się tak wyrazić.
bo Maksymilian Kolbe w tej otchłani podeptanego człowieczeństwa, godności ludzkiej sponiewieranej wręcz całkowicie, Maksymilian chce pokazać swoim wyborem i swoją decyzją, chce pokazać wzniosłość, godność i jedyność człowieczeństwa. A tutaj oczywiście Bóg jest motywem pierwszorzędnym, ale wartością wysoką, w imię której decyduje się Maksymilian na śmierć głodową, to jest właśnie godność ludzka. A święty Jan Sarkander, on może nie za godność, nie za prawdę, to właściwie za co on zdecydował się oddać życie, zawiesić instynkty? No w gruncie rzeczy też za wartość wysoką, która myślę jest głęboko wpisana w człowieka, to była tajemnica spowiedzi, to była tajemnica dochowania tego wszystkiego, czemu Jan Sarkander ślubował i czemu zdecydował się poświęcić życie. Jak popatrzymy na to, za co się umiera, to przypomina się ten cytat z mądrego papieża Benedykta, który twierdził, że życie odkupione zdradą wartości, za które warto umrzeć, traci swoje po co. No właśnie, jeżeli rezygnujemy z prawdy, rezygnujemy z dyskursu o prawdzie, no to rzeczywiście wtedy nie warto żyć. Wtedy życie staje się wegetacją bydlęcia stojącego w oborze, sytego i zadowolonego. I tu pozwól, że odwołam się do takiej opowiastki, która została pomieszczona przez Boccaccia, poetę włoskiego, w znanym dziele Decameron. Tam Boccaccio opisuje 10 dni, jak sama nazwa Decameron, 10 dni zarazy we Florencji. Tam sobie opowiadają ci ludzie podczas zarazy różne historie. Żeby jakoś spędzić czas. Żeby jakoś przemóc trudny czas, taki jak nasz, pandemii. Jedna z tych opowieści jest taka. Otóż w pewnej rodzinie był cenny pierścień, który przechodził z ojca na syna. Taki rodzinny, bardzo, bardzo ważny pierścień. Ojciec przekazywał synowi, syn kolejnemu i tak dalej, i tak dalej. Otóż była sytuacja, że ojciec miał trzech synów, których bardzo ukochał i miłował ich tak samo, taką samą miłością. Co teraz zrobić? Jest jeden pierścień, a trzech umiłowanych synów. Postanowił dorobić dwa pierścienie, falsyfikaty do tego oryginału, ale tak, żeby one były nieodróżnialne od oryginału, identyczne, nie do odróżnienia. No i rzeczywiście mistrz temu się poświęcający wykonał dwa pierścienie, ojciec podarował trzy takie same pierścienie wszystkim synom, całej trójce, ale po śmierci ojca, jak to wśród ludzi bywa, wybuchł spór. Oto, który pierścień jest prawdziwy. Bo oni wiedzieli, że był tylko jeden, a oni mają trzy. Zaczęła się walka, zaczął się konflikt, mało się nie skończyło krwawą bijatyką, ale cała sprawa na szczęście znalazła swój finał przed sędzią. Sędzia powiada tak, słuchajcie, prawdziwy jest ten pierścień, który będzie czynił wszystkich wokół was, miłych ludziom i Bogu. Ten pierścień, który będzie wyrażał siebie poprzez większą miłość. Ta powiastka została przejęta przez niemieckiego myśliciela oświeceniowego Lessinga. To był wybitny myśliciel, ale o religii miał pojęcie dosyć blade, dosyć powierzchowne, bo on przejął tę powiastkę, opisał ją w innym swoim dziele, Nathan Mędrzec. I on oczywiście, brzmienie tej powiastki u niego było takie, że te trzy pierścienie to są trzy religie. Islam, chrześcijaństwo, judaizm, tak? I teraz, która z tych religii jest prawdziwa? One się między sobą biją, tak jak ci trzej synowie. Walczą zaciekle. Która jest prawdziwsza? No i właśnie, i Lessing powiada, no ta, która więcej miłości wzbudza w sobie i która więcej wyznawców ku sobie pociąga. To
bardzo niebezpieczne, bo... Ale bardzo atrakcyjne. Ludzi niekoniecznie pociąga prawda. Zauważ, że Szczepan był sam, a jego prześladowców było wielu. Jakby zastosować tylko to kryterium statystyczne, to prawda będzie leżeć zawsze tam, czego chce większość. Słowem, demokracja byłaby najlepszym sposobem podejmowania decyzji, pójścia za, no chyba nie prawdą. No właśnie, więc która religia jest prawdziwa? Ta, która dogodzi większości ludzi. A co to znaczy, dogodzić ludziom? To znaczy spełniać ich zachcianki. Zachcianki właściwie najniższego sortu. Zachcianki, które płyną z rozpasanej cielesności i rozpasanej emocjonalności. W tej perspektywie najprawdziwszą religią będzie sekta, która będzie gromadzić rzeczywiście pod swoimi skrzydłami ludzi, zapewniając im komfort psychiczny, duchowy, emocjonalny i tak dalej. Słowem, pieszcząc ich instynkty, nie pozwalając im zajrzeć w tę szczelinę wolności, o której mówiłem na początku, tak, aby zobaczyli prawdę. Tak. Oczywiście każdy guru sekty deklaruje swoją wszechmocną miłość do człowieka, tak jak wielki inkwizytor Dostojewskiego też deklarował swoją miłość do tych tłumów, które mu się kłaniały. Ale to jest niebezpieczne rzeczywiście, jak powiedziałeś, bo przecież obecnie mamy taką tendencję, żeby przekonać człowieka, że ta religia jest prawdziwa, która niesie mu najprostsze, najbardziej prymitywne pocieszenie. A żeby tak było, to powiada współczesna postmodernistyczna mentalność, powiada, trzeba zawiesić dyskurs o prawdzie. Zostawmy prawdę. Prawda jest represyjna, prawda jest zbyt bolesna, prawda jest trudna. Nie pytajmy o prawdę, pytajmy o przyjemność i korzyść. I to wystarczy. Tylko tego typu pytania mogą we współczesnej publicznej przestrzeni wybrzmiewać. Korzyść, pożytek, przyjemność. Mało tego, prawda skłóca ludzi, jak mamy tego przykład w dzisiejszych dziejach apostolskich, w tym czytaniu, prawda? Natomiast przyjemność na poziomie instynktów będzie ludzi po prostu łączyć. Tak, Piotrze, ja zakończę to tak, że Norwid w głębi swojej duszy pragnął, żeby uniepotrzebniało się męczeństwo. I każdy z nas by chciał, żeby tak było. To jest głębokie pragnienie człowieka, bo męczeństwo jest straszną rzeczą i przynosi wstyd rodzajowi ludzkiemu. Ale, owszem, ważne jest, żeby jak najmniej było męczenników, ale nie za cenę rezygnacji z prawdy. Bo jeżeli zrezygnujemy z prawdy, męczenników co prawda nie będzie. Będą ewentualnie męczennicy przejedzenia i ewentualnie przedawkowania różnych środków chemicznych, narkotycznych, alkoholowych i tak dalej. To tacy męczennicy jeszcze będą, tak. Nie będzie już prawdziwych męczenników, ale też nie będzie człowieka. Będzie stado bydląt stojących w oborze, które są szczęśliwe tylko dlatego, że są syte i bezpieczne. Dlatego, moi drodzy, w tej oktawie Bożego Narodzenia, radosnej co do istoty, bo przecież Boże Narodzenie, niezwykle radosna uroczystość, która je tę oktawę zapoczątkowuje, musi pojawić się męczennik, czy później jeszcze święci młodziankowie męczennicy. Bo te wspomnienia dzisiejsze świętego Szczepana i potem męczenników tych młodocianych pokazuje nam, jaką wartość wielką ma ta prawda, której pamiątkę obchodziliśmy wczoraj, to znaczy pamiątkę tego, że Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między nami. Amen.